Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dwie wyrzutnie. Jedna wyrzutnia to jest typowo pod pokazik. Zresztą zobaczycie, tu mam drugą wyrzutnię, ale ta będzie troszeczkę później. Najpierw zacznijmy sobie od... To jest leciutka wyrzutnia. Wyrzutnia się nazywa tak. Nie będę wam nawet czytał, bo nie będę robił się pajaca w internecie. Nie jestem w stanie tego przeczytać. Dla mnie to jest jakiś niemiecki bohomas i prędzej zora połamie, niż to przeczytam. No uwierz mi naprawdę, no spróbuj przeczytać, no. No spróbuj na głos, no przeczytaj. Sternemer. Zamiast po polsku jakoś to nazwać, albo jakieś polskie tłumaczenie, to jest takie jak srający Niemiec na pustyni. Dobra, koniec żartów. Za taką wyrzutnię, gdzie mamy 72 strzały, gramatura to jest 964,8 grama neku. Czas strzelania tylko 21 sekund, więc jak widzicie, będzie bardzo szybka i dynamiczna. Wysokość do 35 metrów. Cena na niemieckiej tylko stronie znalazłem, niestety nigdzie na polskiej jej nigdzie nie mogłem znaleźć. Ani po kodzie, znaczy jak wpisując kod produktu, który wam zaraz przeczytam, AC25-72-2, wyskakują mi wózki widłowe. Dodając jeszcze ten dziwny niemiecki napis, wyskakują mi wózki widłowe. No, więc musiałem po prostu wpisać tą dziwną nazwę i dopisać Argento i wyskoczyły dopiero niemieckie strony, gdzie tam znalazłem tą wyrzutnię bodajże za niecałe 70 euro, tam chyba było 68. Przelicznik wychodziło tak mniej więcej 300-320 zł za taką wyrzuteńkę. Jest naprawdę lekka. Z tej strony, co mi się bardzo podoba, jest... To jest faktyczny efekt. To tak faktycznie strzela. Tu nawet mamy strzałkę, którą są do widowni, więc no nieźle. No jak otwieramy, to w środku mamy coś takiego. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy i to widać, że są strzały kątowe, więc zobaczymy. Jest to typu, tak jak powiedziałem, wyrzutnia typowo do pokazów. Tu jest jeden tylko efekt. Bodajże jest to biała migotanie i biała mina. Na tym filmiku, co u Niemców oglądałem, to migotanie troszeczkę przykrótko migotało, tak troszeczkę poniżej średniej, tak, troszeczkę poniżej średniej. Mogłoby troszeczkę, naprawdę pół sekundy dłużej i byłoby naprawdę lepiej. Tutaj za to mam wyrzutnię Pyroshow 2000A Minerva. Minerva. Już troszeczkę lepsza nazwa. Ta wyrzutnia już jest ciężka, nie powiem, że nie. Pokażę wam ją. W taki sposób oto ona się prezentuje. Jest dość duża, posiada, lożka posiada aż 144 strzały, czyli bardzo dużo. Kaliber 25 mm, a Sternemer też posiada 25 mm, jakby kto pytał. Gramatura to jest 1987, moja data urodzin 1987,2, czas strzelania 101 sekund, czyli dość długo. I teraz tak, najlepiej, bo tutaj jest napisane, że mamy gramaturę taką, a tutaj jest zupełnie co innego napisane. Czyli tutaj mamy tak, 140 strzały w 2000 gramów na wyrzutnia, a tutaj jest w ogóle mniej. Tu po prostu sobie troszeczkę zaokrąglili. Bo raczej wątpię, że te 13 gramów waży samo opakowanie, jeśli chodzi o brutto. No dobra, kod produktu ARCO3. CO3 to jest chyba dwutlenek węgla. Ten co się ludzie czadzą i umierają, co jest bezwonne. Bo CO2 to jest dwutlenek węgla, a CO3 to jest ten gorszy, ten bardziej niebezpieczny. Nie wiem, czy tutaj jest, jeśli ktoś wie, to niech mnie poprawi. Wiecie, jak ktoś się pyta, ja na chemii spałem. Może i lepiej, bo w dzisiejszych czasach to bym jeszcze robił jakieś nie wiadomo co. Tutaj coś takiego, nie wiem, czy to jest faktyczne, czy nie. Otwórzmy ją w środku. W środku mamy pochłaniacz wilgoci, mamy A1, B2, C3, D4. Cztery takie wyrzutnie połączone, to jest kompołdzik. I teraz tak, cena. Tu jest bardzo fajnie, bo znalazłem ją w Polsce. Ona kosztuje około 730 zł w Polsce. A u Niemca kosztuje tylko 120 euro. Biorąc pod uwagę, że nawet zaokrąglimy do górnego pułapu euro po 4,50, 4,60, to ta wyrzutnia u Niemca kosztuje 530 zł. A w Polsce 720. A tak się Polacy pchali do Niemiec, to mamy drugie Niemcy, no. Nie dość, że wszystko jest drogo, to jeszcze normalnie fajerwerki jeszcze droższe niż u Niemców. No. 720 zł w Polsce,
u Niemca w przeliczeniu na złotówki 530 zł. O 200 różnicy jest. Nie wiem, jak to się dzieje. Te domysły zostawiam wam. Na jakiej zasadzie się to dzieje? Czy po prostu ktoś kupił to z drugiej ręki? Czy po prostu ktoś zrobił fejkową promocję, żeby potem na minus iluś procentach zjechać do normalnej ceny? Czy po prostu ktoś po prostu żeruje na ludziach? Nie mam zielonego pojęcia. Nie interesuję się tym, tylko mnie to po prostu rozśmieszyło, widząc, że u Niemców idzie taniej tą wyrzutnię kupić niż w Polsce. Poważnie, u Niemca taniej idzie kupić niż w Polsce. 120 euro dokładnie, tam 119 kosztuje ta wyrzutnia u Niemca. A więc z tym pięknym akcentem przenosimy się na pole bitewne. Dzisiaj jestem sam, więc będę sobie systemiku odpalał, więc czynnik Mimbalendo. Na spokojnie, nikt mi nie będzie przeszkadzał, nikt się nie będzie wtrącał. W wolnej chwili zapraszam was do Pirohitra. Do pirohita.pl, pirohit.pl może w ten sposób, po fajwereczki z kodem Elita macie 5%, jeśli kod nie działa, no to macie stały przypisany rabat. Instagram Mahony69, nie kupywać mi botów, bo ja ich w ogóle nie akceptuję, to nawet nie liczę na to, że się połaszczę na balony i jakieś kradzione konta, bo to od razu wali fejurem na kilometr, od razu out. No i zapraszam was na kanał Mahony bez pina, więc zobaczmy, czy ta wyrzutnia będzie dobra. I tam to też. Już wiem, czemu tamta wyrzutnia u nas kosztuje tyle. 700 chyba tam ile złotych, a u Niemca te taniej. Po prostu został kupiony od pośrednika. Odpalaj Pawełek, pierwszą. Po prostu został kupiony od pośrednika i każdy musi zarobić. Rewelacyjna. To jest typowo do pokazów. Dobra, odpal teraz tą drugą. Widzicie, to nawet finału nie było. To jest typowa wyrzutnia do finałów. Efekt miny, rewelacja. Cała ściana migotania też rewelacja. Ale dla mnie troszeczkę to migotanie mogłoby się dłużej utrzymywać. Ale nieźle. Ale to typowa wyrzutnia do pokazów. No i lecimy teraz z tą drugą. Wariatką. Powiem wam, no czuć 25 mm, ale te efekty jakieś takie... takie troszeczkę biedne. Na razie szału nie ma. I strzela bardzo nisko, zobaczcie. Strzela max 25-35 metrów. O, i ten efekcik odpadł. O, to mi się podoba. Teraz są strzały premium. I teraz nawet te efekty są większe. O, do samej ziemi spadają te. I teraz to mi się zaczyna tam rzucie podobać. Początek miała lichy. I teraz to jest ta. Teraz mi się podoba. O, o, o. I to jest to. Patrz, jakie piękne te. Ja. Cały premium. Na koniec zrobiła rozpierdź duchę. Powiem wam tak, pierwsze te strzały to powiem wam takie no 25 mm, ale takie słabiutkie. No na bardzo nisko strzelała, dzięki czemu te efekty były naprawdę wielkie, bo naprawdę 25, max 35 metrów strzelała. Dzięki czemu te efekty były ogromne.
Pierwsze strzały, kompletna padaka. Później już było troszeczkę lepiej. No i już na samym końcu, no to były strzały premium, co było wow. I na samym końcu salwa finałowa też dość fajnie się rozkokosiła, więc rewelacja. I powiem wam tak, jak za 550 zł dałbym ósemeczkę z małym plusikiem, jak za 720 daję szósteczkę. I tyle. A jeśli chodzi o pokazówkę, no to pokazówka jak pokazówka, no to bardziej do pokazów. A ty, Paweł, jak oceniasz? Ta git. No, ta to taka typowa pokazowa. Końcówkę miała dobrą, początek był taki lichy. Tak, taki spokojny brum, brum, brum. Tak, a później się rozkręciła i w końcóweczka była dobra. No dobra, trzymajcie. Profeskę weszła. Tak, trzymajcie się i na razie.